witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja joda witam was na kanale Sebu, jak! I witam w dzisiejszym odcinku, tak, tak, ze scenek, specjalnych z recenzji, które usunięte były, tak! Sebu już przejmie dzisiejszy film! Tak, ona dokładnie wszystko wam powiedział, ja jak zwykle przedstawiam wam kilka scenek, które zostały usunięte lub wyszucone z recenzji tych wcześniejszych, jedna scena od razu mówię, nie będzie z recenzji Transfers a z Gwiezdnych Wojen, więc jedziemy. Mm, gdzie ty chcesz jechać, jak ty nawet auta nie masz? Joda, tak się tylko mówi. Dobrze, lecimy z e, pierwszą scenką z recenzji Transformers Prime Beast Hunters Predakinga. Spider-Man, Spider-Spider, spider super leci tak i robi mu pach. I lecimy teraz z drugą scenką z recenzji Transformers Prime Sunwave'a. Zanim przejdziemy sobie do podsumowania chciałbym pokazać Wam krótką scenę o nazwie Uciekaj przed dentystą, bo dentysta wyrwie Ci wszystkie zęby i tak wiem, że Sunwave nie ma zębów, ale wiecie improwizacja to w niektórych przypadkach bardzo dobra sztuka, więc tak tryb robota jest całkiem udany, no może poza tymi dziurami, których no, nie każdemu mogą się spodobać, ale i tak nie jest to najgorsze, bo wiecie, linia Studio Sims będzie miała. Czy to wódz? Czy to wiatr? A może to obawa przed tym, że Sandwich ma jednak zęby. A tak na poważnie to nie. A oto trzecia scenka z recenzji Transformers Prime Beast Hunters Sandwava. Mm, nie ona, a recenzję chcę tam zrobić na żadnej recenzji KURWA nie będzie? A! Rozumiemy się? Dlaczego ty, Namiszczon, mówisz tak? Po prostu zaczynajmy tę recenzję. A oto czwarta scenka z recenzji Figurek Gwiezdnych Wojen. Dajcie, dajcie, wzię na kanale Gwiezdnych Wojen. się wideo si, si, recenzji Transformers Star Wars. Eee, co? I oto ostatnia scenka, scenka piąta z recenzji niedawnej Transformers Siege Megatrona. Co w ogóle nagrywa Yo! Po co w ogóle nagrywać Yo! Po co nagrywać recenzję? Jak można zrobić zdjęcie? I to byłoby już na tyle, jeżeli chodzi o śmieszne wycięte scenki z recenzji, głównie Transformers i jedną Star Wars, którą tutaj dodałem. I co, ja chyba się z wami żegnam, Joda pożegnaj się. Mmm, mistrz żegna się i do następnego, niech figurki będą z wami. Mm?